Prawie 15 milionów złotych będzie kosztować rozbudowa i zakup nowego sprzętu dla przemyskiej kardiologii. Wszystko w ramach unijnego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Przemyślu dyrektor placówki i marszałek województwa. Marian Pinczura dziś kończy swój trwający prawie 3 miesiące pobyt w szpitalu. Jest już dobrze, ale było groźnie, bo ostatecznie ustalono, że przyczyną problemów było zapalenie w sierdzia. Pan Marian jest przekonany, że nowoczesny sprzęt diagnostyczny pomógłby lekarzom szybciej rozpocząć leczenie. Lepiej, żeby to ustalić, zlokalizować troszkę wcześniej, niż tak troszeczkę w ciemno poszukiwać, może to, może to, może to. Wtedy czas leczenia się skraca, ale no szybsza lokalizacja choroby. Przemyscy lekarze potwierdzają, że mogliby leczyć lepiej i nowocześniej, gdyby ich oddział działający od kilkunastu lat był lepiej wyposażony. Sprzętem jest potrzebny przede wszystkim nowoczesny. Poza tym taki, którego w tej chwili nie posiadamy i pacjenci są zmuszeni do dalekich podróży, często no, dla starszych ludzi no, nierealnych. Pierwszy krok już został zrobiony. Szpital za 3,5 miliona złotych kupił nowy angiograf. Urządzenie stosowane między innymi do ratującego życie chorym z zawałami tzw. cewnikowania naczyń krwionośnych. Zastąpił wysłużony, już przestarzały, do tej pory jedyny w przemyskim szpitalu. Miał on 17 lat i rzeczywiście często nawet ulegał awariom, dezorganizując po prostu pracę i leczenie. Pieniądze z unijnego programu, do którego swoją część dołoży też samorząd województwa i Ministerstwo Zdrowia, pozwolą na całkiem nową jakość leczenia. Kwota jest spora, bo to wsparcie dla połączonych szpitali. Wojewódzkiego, którego częścią jest od niemal dwóch lat szpital miejski. Mogliśmy aż kwotę prawie 15 milionów złotych dedykować temu szpitalowi na poprawę oczywiście jakości świadczonych usług medycznych w zakresie kardiologii, w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Szpital uzyskuje dobrą jakość, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o świadczone procedury medyczne i oczywiście zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców. Z punktu widzenia pacjentów zmieni to bardzo wiele. Część zabiegów kardiologicznych, które są rutynowo wykonywane w cywilizowanym świecie, w naszym szpitalu do tej pory nie było możliwości ich wykonania. Pacjenci byli albo zmuszeni do starszych metod leczenia, bądź leczenia powiedzmy tabletkowego, które nie zawsze skutkuje. Będzie nowy sprzęt, między innymi do ablacji i wykonywania tzw. echokardiografii, ale też nowe sale chorych dla w sumie 65 pacjentów i oddział rehabilitacji kardiologicznej na piętrze, gdzie teraz ma swoją siedzibę administracja szpitala. To też bardzo dobra informacja dla pacjentów. Jestem tutaj na badaniach koronograficznych i wyszło mi to, że będę musiał mieć wszczepione bypassy i będę oddelegowany stąd do Rzeszowa, a później będzie rehabilitacja. Gdyby ta rehabilitacja była tutaj, miałbym bliżej. I tak właśnie będzie dzięki unijnemu wsparciu i decyzjom samorządu województwa. To jest bardzo ważne, że nie działamy sami tutaj, że jest ktoś, że mamy silnego właściciela, prawda, który występuje w naszym imieniu. Negocjacje w Warszawie z urzędnikami centrali przeprowadzał Urząd Marszałkowski, nie szpital. Przemyski Szpital jest jednym z kilku w regionie, które skorzystają ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W sumie na inwestycje w służbie zdrowia zaplanowano aż 260 milionów złotych.